No i przyszedł czas na złącza elektryczne. No i tutaj mała przestroga od disy oraz od ciśnienia oleju są takie same. Patrzcie się na to. Długości tych przewodów no pozwalają wpięcie się zarówno tym złączem w to gniazdo, tak samo odwrotnie. Tutaj ten wpust na tych dwóch wtyczkach jest identyczny, ale na przykład tutaj od temperatury płynu wodniczego no jest po prawej stronie, no przecież mogli zmienić na przykład tutaj na ten wpust na lewą stronę, no i już by nikt się nie mógł pomylić. No ale podejrzewam, że przecież ta jednostka M43 TU z dołożoną disą, no bo tu też niektóre mają disy, niektóre mają zaślepkę, no inżynierowie sobie po prostu wyciągnęli jakąś wtyczkę, no i tak zaczęli montować. Tyle, że no jeżeli się pomylicie, no to macie na bank spalony sterownik przez złącze masowe. Lepsze jest też to, że ten sterownik nie spali wam się od razu przy odpaleniu samochodu. Pojeździcie trochę, możecie nawet przejechać 100-200 km. To zależy. Ja ten błąd popełniłem, nie wiem, około 12 lat temu, jakoś tak. No i co? Jeździłem normalnie samochodem, wyjechałem na trasę z Poznania do Wrocławia, za Wrocławiem, stanąłem na stacji benzynowej, wchodzę do auta, no i czuję jakieś okopcenie, smród. No i naprawdę, no, miałem niezłe zdziwko, że te dwa wtyki są takie same, że można to pomylić, no i przez to może spalić się sterownik od silnika, nie? Na szczęście jest prosty sposób na naprawę tego. Nie pamiętam w którym miejscu, czy w tym, no chyba w tym, znajduje się pamięć EEPROM. Ją można wylutować i przylutować do dowolnego nowego sterownika, który w sumie kosztuje używany grosze. Pamiętam, robiłem na tamten czas u gościa, który naprawia telewizory. Wylutował mi to, zalutował z powrotem. Włożyłem sterownik i co? I auto chodzi od 12 lat, nic się z tym nie dzieje. Pomylcie się, ta od disy ma tutaj dwa piny, a ten od ciśnienia oleju jest jednopinowy. A jeżeli się pomylicie, no to możecie jeszcze próbować tak jak ja zrobiłem, tanim kosztem przelutować kość EEPROM, wlutować do używanego sterownika. W tej kości znajdują się mapy silnika oraz kody kluczyka.